Mam kolejne monety, dwie. Myślałem, że to są też współczesne obiegowe, a to są feningi i mało tego, są jeszcze tu sygnały. Już wam na razie pokażę te dwie, co znalazłem z bliska i za chwilę dokopię tutaj resztę sygnałów. A mój dzień, mój dzień. Zobaczcie, 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 ewidentnie widać, że to monety niemieckie. Także ja tutaj będę dokopywał dalej, zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam was na poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Jest pierwszy sygnał, jest to moneta, moneta współczesna obiegowa, ale wokół niej są też jakieś inne sygnały, także sprawdzimy, czy to też monety. W tym miejscu, gdzie jest dziurka, wykopałem monetę, ale z boku też jest sygnał. Zaraz go podkopię i sprawdzimy, co to jest. Pokręciłem się jeszcze w tym miejscu, wyszła kolejna moneta, 20 groszy, ale zobaczcie tutaj w bryłce odsłoni nam się dwa ziko, zobaczcie, widać, że tutaj trochę poleżało, bo środek jest przyciemniały, także 3 40 groszy z tego miejsca wyciągnąłem, czyli ktoś płakał jak zgubił. Pokręciłem się w tych okolicach i zobaczcie, tutaj jeszcze wyszła kolejna złotówka i 10 albo 1 grosz, czyli więcej kasy znajduję niż na plażach, a jestem przecież w lesie. 4,50 udało mi się z tego miejsca wyciągnąć. Śmieszna i zabawna sytuacja, środek lasu. A tutaj współczesne monety obiegowe. No wiadomo, że to pewnie po pracownikach leśnych. Natomiast tu się nazywa taka refleksja, że w lesie znajduje więcej monet obiegowych niż teraz na plażach. Nic, pozostaje tylko dalej szukać. Zaczepił mnie sygnał, który był praktycznie pod liściami. Podkopałem, a okazało się, że to widły i to jeszcze w bardzo dobrym stanie. Zobaczcie sami. Były widły, a teraz jest łopata. Jest to bardzo dobry znak. Łopata wróży szczęściu na poszukiwaniach. Mam kolejne monety, dwie. Myślałem, że to są też współczesne obiegowe, a to są feningi i mało tego, są jeszcze tu sygnały. Już wam na razie pokażę te dwie, co znalazłem z bliska i za chwilę dokopię tutaj resztę sygnałów. A mój dzień, mój dzień. Także już odpalam i wam pokazuję. Zobaczcie, 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 ewidentnie widać, że to monety niemieckie. Także ja tutaj będę dokopywał dalej, zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Pospolite, ale morda mi się cieszy. W końcu więcej niż 2-3 monety tutaj na pewno będą, bo jest tyle sygnałów. Dobra. Odłożę je tutaj. Jest kolejna, odłożę ją tutaj,
i szukam dalej. Jest następna. Jakiś inny nominał, ale później będziemy to oczyszczać. Jeszcze jak na złość nie zebrałem propointera, ale to zazwyczaj tak bywa, że jak trzeba, to coś, o jest następna, to zawsze coś się nie weźmie, ale to już nieważne. Też kolejne dwa feningi. Ja wam wszystko będę pokazywał później, jak to już sobie wykopię. Już mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć monet i szukam dalej. Gdzieś tutaj jeszcze szerzej jest. Muszę to rozgarnąć gdzieś tutaj. Jakiś gdzieś tu wpadła, o tu mój dołek. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Jakby głębiej trochę. Tutaj jest kolejny sygnał. Zobaczcie ID, jakie jest. 7980. Tutaj jakby na srebro, ale mogę się mylić. Jak podkopię, to zobaczymy. I jest gdzieś tutaj kolejna monetka. Zobaczymy, miała wysokie ID, bo 70, 70 kilka. O, już nam się odsłoniło. A co to jest? Też jakaś feningówka. Też. Dobra, odkładamy kolejną do kubki. Potem jak przeschną, to będziemy sobie to odglądać. A zobaczcie, to jest o, w takim oto miejscu. Tam poniżej jest ciek wodny. Pozostało ścieku wodnego, a to sobie leży tutaj. 2, 4, 6 monet feningowych i szukam dalej, bo są jeszcze sygnały. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale muszę najpierw to wszystko rozplantować, żeby żaden mi nie uciekł sygnał. Tu coś mam taki głębszy sygnał, muszę się dobrać do tego dołka. Mam ten sygnał, on mi uciekał, nie mogłem go namierzyć, dlatego najpierw to wszystko rozplantowałem, żeby wyrównać teren, żeby lepiej złapać sygnał. No i zaraz zobaczymy, co to jest. Co to jest za moneta? Czy to moneta, czy to... O, o, o. O, jest kolejna, zobaczcie. Też feningowa, mniejsza moneta. Stąd ona mi się tutaj, jak ja rozkopywałem, albo kładła w ten sposób, albo w pionie, stąd też sygnał mi uciekał. Zrobiłem techniczny manewr, tak jak mówiłem wcześniej, rozplantowałem to,
żeby lepiej wyłapać sygnał. No i mam. Ten, co mi tutaj uciekał, w końcu znalazłem. I to też jest jakaś feningówka. Przybliżę to, wam pokażę, bo ja nie widzę dokładnie też, dlatego że one są mokre. O, patrzcie. O. Tak, jedno feningówka, moneta niemiecka, zobaczcie. Także bardzo popularne, nic nie warte monety, ale sama frajda, że trafiłem na takie skupisko, bo dawno czegoś takiego nie miałem, tylu emocji. O, odkładam kolejną, to mamy 3, 6, 7, 7 monet feningowych. No i kopię dalej, jest kolejny sygnał, czyli już mam 8 monetę feningową. Odkładam ją na kubkę. No i dalej, bo szukam dalej, bo emocji jest dużo. Ja wiem, patrzycie, no monety pospolite. Jak ktoś zna się w temacie, to wie, że monety są pospolite, ale jest jedno ale. Ale jeżeli się komuś posypały, czy ktoś się wyrzucił z jakichś powodów, te powiedzmy popularne monety, może być tam jakaś ciekawa, rzadka, może jakieś większe sreberko. No na złoto nie liczę, ale głowa podpowiada, Krzysztof, kop dalej, czyli kopię dalej. Jest dziewiąta. Tu jest kolejny sygnał. Jest następna. Ta-da-da-da. Jest. Zobaczcie. I idzie tutaj do... na miejsce, gdzie wszystkie kładę. Zobaczcie. Jest niesamowicie. Są emocje. Jest adrenalina. To jest to, co każdy kocha. Każdy poszukiwacz kocha. A? Jest następne. Tym razem widać dwa feningi. A tutaj wyskoczyła kolejna, czyli 11 moneta. Już ją zbliżymy i wam pokazuję. 5 feniśków. O, oczywiście wszystko brudne w ziemi. No musi chwilę potrwać, żeby one sobie tam odparowały i żebyśmy mogli je bardziej zidentyfikować, ale jak już wcześniej mówiłem, bardzo pospolite monety, ale liczę, że znajdę coś wśród tych ciekawego. Jeden fening. No i kolejna monetka, tym razem znów jeden fening, czyli przybywa ich tutaj w naszym skarbcu. O, proszę bardzo. No i skończyło się Eldorado.
12 sztuk monet z jednego miejsca. Za chwilę pokażę Wam jeszcze je z bliska, jak wyglądają bezpośrednio po wyciągnięciu z ziemi. Natomiast taką głębszą analizę spróbuję Wam zrobić po powrocie do domu. Ja te miejsce sobie tutaj zabezpieczę, naniosę odpowiednio na GPS, żeby później zrobić sprawozdanie z tego. Natomiast oczywiście nie kończę poszukiwań, dzwonię po Ewelinkę, żeby po prostu dojechała, podbiję trochę jej adrenalinkę, bo no, nie mogła jechać, prawdę mówiąc, bo byłaby tu ze mną, ale myślę, że wszystko w życiu jest kwestią priorytetów, także zobaczymy. A w międzyczasie patrzcie, jak wyglądają te monetki. Tak one wyglądają z bliska, po wyciągnięciu z ziemi, jak mówiłem wcześniej. Tutaj w międzyczasie jeszcze obok tych monet wyszły dwa pociski ołowiane. Widać wystrzelone, bo zgniecione. A tak się prezentują oto te monetki. No halo? Słyszysz? Nie mam zasięgu! No ja też nie, bo ty nie masz. W lesie widziałaś zdjęcie? Widziałam. 12 monet w jednym miejscu. No proszę. No. A miałam ci mówić, że panowie przyjechali i działają u nas. A, wiesz co, no to ja podjadę najwyżej po ciebie. Zjem obiad i zobaczymy, jak tam sprawy naszych wodociągów się mają. No lepiej, żebyś był. No to dobra, to jadę. I gratulacje. Ocenisz sama. Zdjęcie nie oddaje tego wszystkiego. A tam jeszcze dużo sygnałów do kopania. Zostaw trochę dla mnie. Dobra, to jadę, na razie. Co to te światełka? To wodociągi z naszego miasta. Zobaczcie, awaria pod naszym domem. Ja się dobrze bawię, a tutaj Ewelinka walczy z chłopakami, pomaga im jak tylko może. No niestety i tak bywa. Ilość spora, ale nie wiem, musiałabym lepsze światło mieć, żeby... Trzeba doczyścić, nie? No, strasznie brudne. Mamusiu. Ale gratulacje za ilość. Jest tu coś ciekawego? No, Felingi widzę. Po oczyszczeniu się okaże. Mamusiu, ja tak myślę, że ja tu nic nie mam. Myślisz? Zaraz zobaczymy. Jak ja tu dotykam, to nic mi tu nie boli. A to? To leżało przy tych monetach. O, to od koszyczka. Jak widzicie, ilość monet zacna. Natomiast no niestety trzeba przeczekać, aż one sobie obeschną, no i wtedy zastosować odpowiednie metody, żeby się doczyścić, żeby nie zniszczyć tych metod. Mniej więcej jakaś tam metoda już mi w głowie leży, jeżeli chodzi o oczyszczenie, no bo głównie o to chodzi, żeby zobaczyć konkretnie w jakich latach i jakie to są monety. Natomiast myślę, że to zobaczycie w drugim odcinku. Ten odcinek zakończymy na całej tej akcji, którą mogliście zobaczyć z poszukiwań. Prezentację tych monet i ten proces czyszczenia no właśnie pokażę Wam w drugim odcinku. Także jakby z tej sytuacji, z tego skarbu, w cudzysłowie monet, który znalazłem, będą dwa materiały. Także zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie do nas na grupę rodzinkadetektorystów.pl, tam rzucamy na bieżąco informacje. No i w ramach tutaj naszego wsparcia zostawcie jakiś komentarz taktyczny i lajka. A ja w tym odcinku Wam dziękuję i lada chwila obserwujcie nas, bo będzie też drugi odcinek z większą analizą tych monet.